jedną mszę świętą, aby doświadczyć bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego i zaczerpnąć sił potrzebnych do wytrwania w nowym życiu. Dziś obchodzimy uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. Historia liturgii zatem uroczystość od IV wieku. Pismo Święte mówi, że po zmartwychwstaniu Zbawiciel wielokrotnie ukazał się uczniom, aż do 40 dnia. Po tym czasie na oczach apostołów wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Jest to wydarzenie koronujące ziemską działalność Pana Jezusa. Owocem niebowstąpienia jest zesłanie Ducha Świętego, do którego przygotowujemy się. Pragniemy Bogu powierzyć w drodze Boga nasze intencje. Ja wypraszam własne zbawienia dla siebie pamięci Ireny w drugą rocznicę śmierci. Umiłowani w Panu, kochane dzieci, droga młodzieży, uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego to uroczystość, którą przeżywamy 40 dni po świętej Wielkiej Nocy. To kolejnego Bożego działania, historii zbawienia, która wpisuje się w obchody roku liturgicznego. Kiedyś w starych kościołach był taki zwyczaj, szczególnie w Niemczech, że w uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego otwierało się sklepienie i wciągano dużą figurę Jezusa Zmartwychwstałego. Na grubych linach wciągano tą figurę na sklepienie, tam zamykano sklepienie i czekano. Następnej niedzieli przez ten sam otwór spuszczano dużą gołębicę, znak Ducha Świętego. Piękny to zwyczaj, aczkolwiek teologicznie nie do końca poprawny, dlatego że niebo to nie żadne miejsce, ani wysoko, ani nisko, to po prostu pewien stan, to relacje, które tworzymy i które będziemy tworzyć tam w Królestwie Niebieskim. W czasach komunistycznych powstał taki wiersz, który mówił, że ani wysoko w kosmosie nie spotkali Boga, ani nisko w oceanach nie spotkano Boga. Bo niebo to relacje. Pisze o tym Święty Paweł w liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. Będziemy na zawsze z Panem. To chyba najpiękniejsza definicja nieba. Będziemy na zawsze z Panem. Na zawsze będziemy budować relacje, których niczego nie będzie brakowało. Których nie będzie nic za dużo. Bo to będą relacje, które będą oparte na pełnej miłości, do której mamy dojrzewać. Henry Newman, duszpasterz, opisywał kiedyś pewną sytuację. Kapelana szpitalnego, który musiał na kilka tygodni opuścić szpital i nie mógł usługiwać w tym szpitalu jako kapelan. Poprosił kleryka, który w tym czasie akurat miał wakacje i mówił, kiedy będzie jakaś trudna sytuacja, to proszę podejść do osoby chorej, starszej i rozmawiać z nią. I była taka sytuacja przed trudną operacją. Ów kleryk poszedł do tej starszej osoby i mówi, proszę się nie przejmować, wszystko będzie dobrze, na pewno nic się złego nie stanie. Operacja była trudna. Okazało się, że osoba ta zmarła. Kiedy wrócił kapelan szpitala,
Kapelan powiedział o tej sytuacji. Ksiądz kapelan mówi: źle powiedziałeś tej osobie, że wszystko będzie dobrze. Miałeś mi powiedzieć, że cokolwiek się nie stanie, zawsze ktoś będzie na ciebie czekał. Zawsze ktoś będzie na ciebie czekał. Dzisiaj, kiedy podejmujemy różne nasze codzienne zadania, obowiązki, potrzebujemy też po ludzku spełnienia pewnej świadomości, że robimy to nie tylko dla siebie. To tak jakby mieć świadomość, że ktoś na nas czeka. Aczkolwiek wiemy, że to czekanie ziemskie, ludzkie zawsze będzie niedoskonałe. To między innymi świadczy o tym, że Ziemia, nasze życie tutaj na Ziemi nie jest celem ostatecznym każdego z nas, ale że jest to pewien etap. Etap ku niebu, który jest celem każdego z nas. Celem, do którego dążymy. Tam będzie pełnia pokoju serca. Tam będą pewne relacje miłości, o których mówi Jezus. Jest taka legenda mówiąca o starym mężczyźnie, który w podeszłym wieku na łożu śmierci prosi swoich bliskich, aby przynieśli mu trochę ziemi, którą uprawiał przez całe swoje życie. On mocno ścisnął tą ziemię w pięści i nie puszczał jej. I tak umarł. Kiedy doszedł do bram nieba, ten księciel Piotr otwiera bramę nieba, mówi, że może wejść, ale wszystko trzeba zostawić. On mówi, nie zostawię tej ziemi. To jest to, co ma najcenniejsze. Święty Piotr zamknął bramę nieba i po jakimś czasie przychodzi Pan Jezus w postaci Jego najlepszego przyjaciela i mówi, chodź, tam niczego Ci nie będzie brakowało. Będziesz miał na wszystko. On mówi, mojej ziemi nie zostawi i dalej on spotrzebał jej w mięśni ziemię. Po dłuższym czasie przychodzi dziecko do niego. Ta ziemia w tym pięści już jest wysuszona. Prawie sam pył. To dziecko bierze go za rękę i mówi, tam ci niczego nie będzie brakowało. I rzeczywiście, kiedy wchodzą razem do nieba, otwierają się drzwi, a tam w zaskoczeniu jego ziemia, którą uprawiał przez całe życie, otrzymał jeszcze więcej. Umiłowani w Panu, wielcy święci mówili o zjednoczeniu z Panem Bogiem. Pamiętamy pewnie dość znane słowa świętego Augustyna, który mówi, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. Być może każdy z nas doświadczył już tego tutaj na ziemi, kiedy niczego po ludzku nam nie brakuje, a może nie do końca nasze serce zawierzyliśmy Panu Bogu. To nie do końca jest w nas pokój, który prowadził nas przez doczesność ku wieczności. Uczyńmy każdego dnia aktem naszej woli, że chcemy, aby nasze serce spoczęło w Panu Bogu, aby doświadczyć pokoju,
aby doświadczyć tego, co Pan nam przygotował. Pełni wiary każdego dnia podejmujmy trud. Trud kroczenia ku niebu, mając świadomość, że ten czas tutaj na ziemi jest na chwilę, a jeszcze piękniejszy czas czeka nas w Królestwie Niebieskim. Stały opowiada nam o swoim powołaniu i
mamy wątpliwości dotyczące modelu finansowania Kościoła w Polsce. Zachęcamy do